Kociołek historii. Kociołek historii. Zapraszam, Julia Grzybowska. Co to jest emblematyka? Mówi Marlena Kalicka. Emblematyka jest dość specyficznym gatunkiem dla literatury XVI wieku. Natomiast, żeby zacząć temat, myślę, że warto zacząć w ogóle od idei połączenia różnych sztuk ze sobą, dlatego że jest to temat widoczny w literaturze już od starożytności. Natomiast mamy takie momenty w historii literatury czy w ogóle kultury, gdzie temat wybrzmiewa bardziej. I takim momentem jest zdecydowanie romantyzm, bo romantycy dążą do stworzenia tak zwanego dzieła totalnego, czyli takiego, który będzie zawierał w sobie elementy różnych sztuk. Oczywiście później idea jest powielana przez neoromantyków, czyli w okresie Młodej Polski. I z tego okresu mamy bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo przykładów obrazów, które zostały stworzone na podstawie różnych dzieł literackich. Często nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, ile właśnie w ten sposób dzieł możemy podziwiać, dlatego że wcześniej ktoś napisał jakiś utwór, ale też i odwrotnie, że czasami to utwór jest inspirowany jakimś obrazem i wtedy mamy do czynienia z tak zwaną ekfrazą. Powiem po prostu, od czego to się zaczęło, bo jeżeli chodzi o pierwsze emblematy, zostały wydane w 1531 roku, natomiast nie był to wtedy celowy zamysł. To znaczy, był taki twórca Andrea Altiatus, który ułożył sobie wiersze i chciał je po prostu wydać. Natomiast kiedy zgłosił się do swojego wydawcy, ten wydawca zaczął szukać osoby, która stworzyłaby do tego zbioru ryciny. Więc w ten sposób to się zaczęło. Nie było to w żaden sposób zamierzone, dlatego że Altiatus był przede wszystkim prawnikiem i tak naprawdę pewnie bardziej cieszyłby się, gdyby znane były jego dzieła prawnicze, niżeli z tego, że zapoczątkował niechcący jakiś gatunek literacki. Więc jeżeli mówimy o gruncie europejskim, no to trudno właśnie nie wspomnieć o Altiatusie jako o tym, który pierwszy stworzył emblematy, nieświadomie. Natomiast na gruncie polskim Zbigniew Morsztyn jest takim przykładem, który chyba w historii literatury polskiej pierwszy przychodzi nam do głowy. Natomiast myślę, że warto poruszyć ogólny temat emblematów ze względu na to, że emblematy były bardzo, ale to bardzo znane w sztuce, w literaturze z XVI-XVII wieku. Jesteś w stanie w jakiś sposób na przykład znaleźć w dzisiejszych twórczościach zastosowanie tej emblematyki tak w takiej pierwotnej formie z tego XVI wieku? Jeżeli miałabym mówić o trzymaniu się zamysłu, myślę, że nie, z tego względu, że dla nas w dzisiejszych czasach jest to forma jednak skostniała, więc jeżeli dzisiejszy twórca robiłby emblematykę, to raczej jako celową stylizację, nie jako coś, co nam by się przydało. Nie trzymanie się ścisłego zamysłu emblematyki, a połączenie po prostu obrazu z wierszem, to faktycznie takie utwory istnieją i nawet istnieją całe zbiory poetyckie, gdzie na przykład mamy po jednej stronie obraz, a po drugiej stronie poetycką realizację dotyczącą tego obrazu. To w takim razie w jakim celu były tworzone w ogóle te emblematy? Emblematy tworzyły katalog pewnych symboli, które były znane w kulturze, w literaturze i w sztuce. Dostarczały wiedzy o świecie, podnosiły bardzo często kwestie etyczne. To znaczy mówiło o moralności, a na przykład u Zbigniewa Morsztyna bardzo często poruszana była kwestia miłości pobożnej, bo Morsztyn nawiązywał do Pieśni nad Pieśniami. Natomiast to są już jakieś późniejsze przeinaczenia pierwotnej funkcji emblematyki. Jeżeli chodzi jeszcze o funkcje emblematów, to one dawały możliwość artystom do konstruowania konceptów, które były szalenie znane w literaturze XVII wieku i cenione, a z kolei odbiorcom dawały zabawę umysłową, dlatego że znając budowę emblematów i właśnie mając ich niektóre elementy i interpretując te niektóre elementy, możemy domyślać się całości emblematu, więc jest to też pewnego rodzaju zabawa w domyślanie się sensów, a później doczytywanie tych sensów poprzez odczytywanie już całego emblematu. Jak są zbudowane te emblematy? Standardowy emblemat składa się z trzech elementów. Jest to po pierwsze obrazek, imago, czyli rycina. Jest to inskrypcja,
inaczej zwana lemma lub motto. Jest to krótka sentencja, można by powiedzieć, że tytuł utworu, natomiast lepiej posługiwać się jednak słowem sentencja. I mamy jeszcze subskrypcję, która jest po prostu utworem wierszowanym. Zabawa polegała na tym, że obserwując obrazek, obserwując tę rycinę oraz mając do dyspozycji inskrypcję, czyli te sentencje, można było spróbować dociekać sensu całego utworu, a w momencie, kiedy ten utwór przeczytaliśmy, wiedzieliśmy, czy jesteśmy blisko zamysłu autorskiego, czy też nie. Czasami też mamy emblematy, które mają dodatkowy element i tym dodatkowym czwartym elementem jest wyjaśnienie pisane prozą, po to, by rozjaśnić jeszcze czytelnikowi jakieś kwestie, które wcześniej pozostawały dla niego niejasne. Jak się zaczęła emblematyka w Polsce? Więc jeżeli chodzi o emblematykę w Polsce, no to właśnie pierwszy zaczął ją uprawiać Zbigniew Morsztyn, natomiast on też nie korzystał ze zbioru Andrei Alcetusa. Tych autorów i tych książek było bardzo dużo. Wykorzystał do tego źródła francuskie, po prostu emblematy. Czy zawsze było wiadomo, że dane dzieło jest emblematem, czy zdarzały się przypadki, w których nie było to takie oczywiste? Zwykle było wiadomo, z tego względu, że tytuł nie pozostawiał złudzeń i był dość oczywisty. Mówię tutaj o tytule zbiorów i konkretnych utworów w tym zbiorze. Natomiast faktycznie zdarzały się takie przypadki, nawet mogę powiedzieć o jednym osobliwym przypadku. Nie będę wchodzić w za duże szczegóły, dlatego że dotyczy on autorki, która nie jest znana. Nawet nie powiem, że nie jest znana ogółowi, powiem więcej, nie jest bardzo znana badaczom, z tego względu, że trudno ją przebadać. Jej dzieła są niewydane w dzisiejszych czasach, nie do końca znane, mamy dostęp tylko do jednego zbioru i właśnie o tym zbiorze mogę chwilę opowiedzieć. Bardzo w skrócie. Mówię o Antoninie Niemiryczowej, autorce z czasów saskich. Wydała kilka utworów we Lwowie, natomiast właśnie nie mamy do nich dostępu. Z kolei ja badam w ramach pracy magisterskiej zbiór wierszów polskich i jest to zbiór, który pozostał w rękopisie. I teraz tak, wiemy, że te utwory były komponowane w pokoju, w którym wtedy Niemiryczowa mieszkała i że na ścianach tego pokoju były powieszone różne obrazy, większość to scenki rodzajowe, znane rokokowe jakieś reprodukcje. I teraz tak, mamy tytuły, które sugerują właśnie obecność tych obrazów, dlatego że mamy na przykład utwór pod damą z kawalerem, którzy przechadzają się ogrodem włoskim, więc wiemy, że był pisany przy właśnie takim obrazie i utwór właśnie opisuje to, co ci kochankowie mogli do siebie mówić. Natomiast, jako że jest to rękopis, nie posiada żadnych rycin. Podejrzewam, że gdyby był wydany, też byłby wydany bez rycin, bo jest to zbiorek specyficzny. Natomiast no właśnie tutaj historycy literatury zastanawiają się, dlaczego w ten sposób zostały te utwory skomponowane i czy można je nazwać emblematyką, dlatego że no jest tutaj wielki spór. Zwykle badacze mówią o tym, że jest to emblematyka, natomiast jedni mówią, że jest to emblemat pozbawiony obrazu, inni mówią, że jest to emblemat pozbawiony innych elementów. Dlatego nie jest to sprawa jednoznaczna.